Cześć! To, co trzymam w dłoni, to skrzynia biegów. Nie jest to część oryginalna, ale doskonałej jakości zamiennik w bardzo przystępnej cenie. Przy właściwym użytkowaniu zamiennik ten posłuży Wam bardzo długo. Komplet zawiera dwa wałki ze wszystkimi zębatkami potrzebnymi do zastosowania w silniku YX140. Wymiana jest bardzo prosta. Jeśli nie jesteście fachowcami i nie znacie się na mechanice, to nie próbujcie sami zdejmować zębatek z wałka, bo możecie przez przypadek zmienić podkładki lub wstawić zębatki odwrotnie, a to przełoży się na niewłaściwą pracę skrzyni biegów. W zestawie znajduje się wałek zdawczy i wałek główny. A kiedy należy wymienić skrzynię biegów? Powody są dwa. Pierwszy, kiedy zmieniliśmy biegi bez użycia sprzęgła, to najczęstsza przyczyna uszkodzenia skrzyni biegów. Drugim powodem uszkodzenia skrzyni biegów jest źle ustawiony łańcuch. Wówczas może on spaść z zębatki i zablokować tylne koło. A zablokowane tylne koło utrudni pracę silnika i dojdzie do ścięcia. Zalecamy wymianę skrzyni biegów wraz z wałkiem krzywkowym. Ewentualnie, jeśli będziecie wymieniać skrzynię biegów, upewnijcie się, czy na wałku krzywkowym nie ma żadnych widocznych śladów tarcia. Jeśli zauważycie jakieś ślady tarcia, koniecznie wymieńcie dodatkowo wałek krzywkowy, bo może się okazać, że wymiana samej skrzyni nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Oczywiście w naszym sklepie motocyklepitbike.pl mamy w ofercie wszystkie potrzebne części. Wałek krzywkowy również. Jeśli chcecie kupić sprawdzone i tanie części, wpadajcie do naszego sklepu motocyklepitbike.pl.